z tej strony Mateo Zone. Oto prezentacja gry Days Gone. Firma Bend Studio stworzyła wraz z firmą Sony arcydzieło. Bardzo wielki świat. Gra w niesamowitym klimacie o zombie. Postapokaliptyczne czasy. Gdyby Capcom firma wraz z firmą Bend Studio tworzyło gry, aby to były arcydzieła. Czekam na Resident Evil 3. Został zapowiedziany. Już się nie mogę doczekać. Nemesis i Stars. Resident Evil 2 niedługo będzie. Remake ogrywany. Skupiliśmy go. Musi być blisko. Na live'ach. Oczywiście serdeczne pozdrowienia do nacjonalisty. I do prezes Ziepliński, tak zwanego Hapsa. I do... Alvarez. Alvarez, hej. Angry Grumpy. Co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to... to wieczyści? Proszę sobie popatrzeć, jaki niesamowity klimat jest w tej grze. Leon... to zrobił. Dubbing to bardzo wysoka półka. Wielkie brawa się należą za to Sony Poland. Microsoft powinien się uczyć od firmy Sony takich właśnie gier na wyłączność. A niestety Microsoft nie dorasta do pięt firmie Sony pod tym względem. Co za klimat. Akcja jest niesamowita. Według mnie Days Gone to jest jedna z lepszych gier na PS4. A na PS4 Pro pokazuje niesamowite możliwości graficzne. Jak te błoto się wydobywa spod kół, jak jedzie i klapie. No, coś niesamowitego, jakie to są detale. Co za jakość. Oczywiście teraz jest gonitwa. Detale są niesamowite w tej grze. Ludzie, jak to wygląda, proszę sobie popatrzeć na podłoże, na animację postaci, na animację otoczenia i w ogóle na jakość detali, na ilość tekstur, które są w tej grze. No, to jest coś niesamowitego, na co stać konsolę Sony. Wielkie brawa do Sony. Oczywiście z tej gry wydobyłem platynę. To jest jedna z moich najlepszych gier na moim dysku. Lubię takie gry. To mój klimat. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z Copeland. Jak ta gra wyszła, to po prostu w dzień premiery od razu była kupywana. Jak już była zapowiedź o tej grze, to się nie mogłem doczekać. Odliczyłem dni do premiery. Jak drzewa wyglądają ładnie. Brzoza. Jak ślicznie wygląda ta gra. Roślinność, jak animacja, jak się ruszają liście. No... I gdzie tu mogę powiedzieć, pecety za ciężkie pieniądze, które kosztują po 5000, się szczycą takimi grami jak Crysis i wiele innymi swoimi grami. Muszą być za ciężkie pieniądze. Ależ teraz poproszę popatrzeć na takie gry jak Uncharted 4, God of War 4, Days Gone,
Spider-Man, Detroit Become Humans świeże ślady. I wiele innych, na przykład jeszcze Death Stranding. Co potrafi firma Sony wycisnąć z konsoli PS4? To jest po prostu niesamowite. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś? Tu się liczą twórcy i umiejętności twórców, czyli deweloperów. Ależ to wygląda. Normalnie jak Crysis na jakichś super modach. Ale akcja. Ta gra po prostu zapisała się i zapisze się do historii. Gra, bracie? Tak, tak, tak. Takich gier właśnie potrzebuje Sony. Kurwa, macie. Nic mi nie jest. A Microsoft niech się uczy od Sony. Po prostu się chce śmiać. Microsoft, gdzie ma exy? Nie ma exów. To co wychodzi na Xbox One X, czyli na konsolę Xbox One, wszystko jest na PC. Jak to słyszę, World Premiere, to po prostu śmiać mi się chce, jak oni to mówią. Kiedyś miałem Xbox One X i bardzo żałuję, że miałem tę konsolę, ponieważ gdzie jest ta moc wyższa od PS4 Pro? No jakoś ja tej mocy mocniejszej aż tak nie widzę. A przede wszystkim też się liczą gry i tam moc chyba w Xboxie to jest tylko na papierku. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon. Widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiszkiego dołu. Jaka jakość. Jak twarze wyglądają. Żartem żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leon. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie mówiłeś! Zrób to. Patki! Nie zostawiam mnie tu, człowieku. Zrób to. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Ależ to wygląda. Zrób to. Sara! A patrz jak tata graje, zobacz. Jaka gra. Widzisz? Fajna, nie? A co, chcesz pograć? A za co tata ci da? Tu mamy płatki. Chcesz pojeść trochę płatków? Tak będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś, brat. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. O, zaczyna padać deszczyk. Jak wygląda to w deszczu? Coś niesamowitego. Jakość tej gry po prostu jest niesamowita. Bend Studio zrobiło arcydzieło. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Sara, tata ci włączy baję, nie? Czy coś. To się przyda. Jaką chcesz baję, Saruniu? Dobrze, tatuś włączy. Teraz muszę tylko poskładać do kupy i tak jest. Dobra, ta coś mi się jest. Czekaj, nie wysyp, tu. Tu mi płeteczki, tak? No tata już włącza baję. Myślałem, że pojedzie na polowanie. Zabierzemy trochę trofeów, takie. Chyba, że będzie lała. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. A może chcesz maszę? Binga? Papa. Pepe? Papa nie. Peł.
No to włącz sobie. No, naciśnij. Ale Sarunia ma... Baje. Proszę zwrócić uwagę na detale. Jak to wszystko się prezentuje. Kiedyś ludzie podziwiali bardzo na PC Crysis. A teraz, jak widzą niesamowitą taką grę, jak Days Gone, to mówią... Ludź. Wtedy to się podziwiało takie gry na PC, ale dzisiaj na PC to po prostu brak takich tytułów świetnych. A o ekskluzywach to już nie wspomnę. Po prostu PC to już się kończy. A to skurde. Albo przewód paliwowy, albo się wyszczałem. To pompa paliwowa. I on, no tak, rozwali mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę Oiri. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po trzech. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Kasia, wiesz, tylko byłam w teraz. My tylko byliśmy. No i dzień dobry wam, oczywiście będziecie na filmiku nagranie. Chcieliśmy trochę zapolować. Słyszysz? Tylko my już tylko byliśmy i jeszcze dwóch chłopców siedziało. Tak. Dzień dobry. A to mi tu źle patki. Młodziej. Co ci kazać patki? Ciała, no to nie. Mleka, wiesz o tym, że nie mam mleka? To jakaś mama. Jak, mamy w lodówce. Nie. Maszynę, wrócimy na cmentarz. No to się kupi, no. Nie ma mleka. Nie ma problemu. Jasne. Spoko. Jutro zdobędziemy leki, zabierzemy je do Taker i zgarniemy na jak wodę za tu podłoże na wygląda. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak Ben Studio ma niesamowity ten silnik graficzny, opracowało. No, zarówno tak samo jak Decima. Guerrilla Games też ma niesamowity silnik i oczywiście skorzystał z tego silnika Hideo Kojima w grze swojej Death Stranding i wygląda niesamowicie. Proszę, popatrzeć sobie, jak te paprochy tu wyglądają na podłodze. Normalnie trójwymiarowe, w pełni 3D, w wysokiej jakości 4K. Jak trawka się zachowuje, jak liście, otoczenie. Po prostu to jest coś niesamowitego. Jakość grafiki jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I ci, co krytykowali tę grę, to po prostu się nie znają chyba na grach. To jest tak jak na takich portalach społecznościowych jak PSX Extreme i wielu innych o grach komentują dzieci. Tak zwana gimbaza. No i później tak to jest. A ci, co są weteranami w grach, czy już mają pojęcie, o co chodzi, no to tak naprawdę doceniają tę grę. Takie gry. Teraz oczywiście ustawienia trybów foto. Sprawdzamy. Ale ładnie Sarunia ogląda sobie pioseneczki, jak ładnie. To ty dziubek, nie? To jest nasze wspólne nagranie, nie Saruniu? Tak. Tata musi cię pilnować. Tata cię przypilnuje, nie? Tata kocha ciebie.
Co za jakość. No niesamowita.